pochwalić i tylko pozazdrościć, że przyjeżdżają tutaj wspaniali artyści i że możemy posłuchać zupełnie innej formy piosenki. Piosenka artystyczna, choć nieobecna w mediach, ma się dobrze, a świadczy o tym kolejna, 16. już edycja Festiwalu Ogólnopolskiego Piosenki Artystycznej, czyli popularna FOPA. Wzięło w niej udział 17 uczestników. Po raz pierwszy pojawiło się sporo nazwisk i nazw zespołów, których nie znałem, a to jest fajne, bo odświeżyło się troszkę. Przez kilka lat mieliśmy wielu uczestników festiwalu, którzy wielokrotnie już brali udział w festiwalu. To, że pojawiły się nowe twarze, jest świetne. To oznacza, że piosenka cały czas, ta artystyczna piosenka cały czas funkcjonuje, ma się dobrze, że komponują nowi artyści bardzo fajne, świeże utwory na swoją modłę i to jest świetny prognostyk. To pokazuje, że ona się tak łatwo nie poddaje, mimo że nie jest jej tak łatwo. Piosenka artystyczna nie ma takiego wsparcia medialnego, jakiego byśmy chcieli. Została wyparta przez muzykę łatwą, prostą i przyjemną, popową. Ja nie mam do niej nic, natomiast fajnie by było, gdyby ona w mediach również się pojawiała, bo to jest piękna, mądra piosenka. I przez lata ta piosenka kiedyś miała swoje miejsce również w mediach. Przypomnijmy sobie świetne utwory Marka Grechuty na przykład lub Jacka Kaczmarskiego. Dzisiaj takich miejsc, gdzie w mediach piosenka artystyczna może mieć miejsce, jest, można by zliczyć pewnie na połowie jednej dłoni, więc ci artyści muszą się bronić innymi sposobami, muszą docierać poprzez internet, poprzez Facebooka i inne profile, żeby pokazywać to, co robią, bo naprawdę nie mają gdzie. I stąd to miejsce na mapie, którym jest FOPA, bo tak naprawdę jednym z założeń regulaminowych jest to, żeby dawać tym ludziom, którzy piszą fajne, dobre piosenki, szansę na pokazanie tego, co komponują. Nagrodę główną festiwalu otrzymał poznański zespół Niesamowita Sprawa. Wydaje mi się, że każdy, kto tworzy muzykę, ma w zamyśle jakiś tam artyzm tej muzyki, a ocena oczywiście należy do widza. Fajnie, że można przyjechać na przykład do Ślesina, na przykład na FOPę i pokazać swoje piosenki publiczności, która nie miałaby inaczej możliwości ich posłuchać. Myślę, że to jest wspólne dla wszystkich wykonawców, którzy tu byli i to jest największa wartość. Asbest komisja zagarcy mistrzów z Zurychu ze szwajcarską dokładnością wykazała. Skład zespołu się zmieniał, cały pomysł istnieje 10 lat, ale w tym składzie pełnym gramy no od kilku, czterech, pięciu. Przede wszystkim muzyka to nie jest nasze główne zajęcie, to jest hobby, to jest coś, co pozwala nam się oderwać od takiego normalnego, standardowego życia. Oczywiście nie utrzymujemy się z tej muzyki, pracujemy normalnie, mamy swoje rodziny i tak dalej, i tak dalej. Raz na jakiś czas, raz na tydzień staramy się spotkać, popróbować muzykę, potworzyć nowe rzeczy, porozmawiać. Raz na jakiś czas staramy się zrobić koncert, czy pojechać gdzieś na jakiś festiwal. To jest dodatkowe zajęcie. A wszelkie wielkie troski porzucił Matce Boskiej, o zgodę wcale nie pytając jej. Każda edycja FOPy niesie ze sobą nowe odkrycia. Wykonawcy prezentują dojrzałe i przemyślane teksty, ale jak mówi członkini jury, nie miejsce końcowe podczas FOPy jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, żeby każdemu wykonawcy jednak coś powiedzieć. Powiedzieć coś dobrego, dać mu ten tak zwany feedback, jak to się dzisiaj pięknie mówi, bo tego feedbacku nam straszliwie brakuje, bo w internecie komentarze bywają bardzo, bardzo proste, albo takie bardzo ach, jak cudownie, albo ach, jak beznadziejnie. Nie ma w nich żadnego merytorycznego na ogół, żadnej merytorycznej informacji, więc trochę chodzi o to, żeby po prostu porozmawiać z wykonawcami. Cudownie jest, kiedy się nagle zobaczy kogoś zupełnie nowego, kto cię zachwyci. Cudownie jest zobaczyć kogoś, kogo się już kiedyś widziało, kto cię zachwyci, albo kto pokaże coś innego. Więc to jest trudne, ale to bywa też naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. To jest wspaniały pod tym względem festiwal, taki, który po prostu pozwala na eksperyment, bo tutaj się człowiek nie zbłaźni, a jednocześnie ma przestrzeń do tego,
żeby no właśnie sprawdzić, zagrać w bardzo dobrych warunkach akustyczno, świetlnych, scenicznych po prostu, w świetnych warunkach scenicznych, na maksa profesjonalnych, a jednocześnie nie wszyscy do tego profesjonalizmu na przykład sceny dorastają. Ale tym bardziej to jest motywujące do tego, żeby zobaczyć, okej, co ja jeszcze mogę, jak ja jeszcze mogę. Kurczę, a jak oni to zrobili, a jak ci to zrobili. To jest coś absolutnie bezcennego i fenomenalnego. Na zakończenie dla wszystkich uczestników festiwalu wystąpił Mariusz Lubomski z zespołem. Zdjęte ci chacze, z alkowy ścian, zioła.